Kochani, za chwilę zobaczycie wideo, po nagraniu którego obleciał mnie strach. Boję się, że dyskusja w komentarzach pójdzie w kierunku odpowiedzialności, zbrodni, kary, historii. Błagam was, zobaczcie historię człowieka, historię o odwróceniu karty, bo to jest wideo o tym. Dzień dobry, kochani. Tu kanał Malina Błańska. Nagrywam dzisiaj, słuchajcie, w szlafroku i będę robiła wszystko, żeby mi nic nie wypadło z tego szlafroka. Uwaga, stawiam. Cześć! Kochani, dzisiaj będzie o mnie. Nie będzie o mnie, bo nie włączyłam mikrofonu. Już włączam mikrofon. O. Dziś będzie o mnie. Chcę wam opowiedzieć historię o dwóch starszych mężczyznach, którzy odwrócili kartę mego losu. Wiem, że to brzmi dość obrzydliwie. I trochę nudno, nudą wieje, ale to będzie dobra historia. Występuję ja, mój dziadek i Jerzy Urban. To jest historia o tym, jak stałam się dziennikarką. Więc słuchajcie, zauważyłam, że po publikacji tekstu o tym, jak przeprowadziłam prowokację dziennikarską względem Wojciecha Fibaka, który proponował mi bycie kobietą do towarzystwa swojego kumpla i w zamian za to też uznał, że może skosztować tego miodu, czyli mnie, że nie wszyscy oglądający ten film skumali, że ja to robiłam w ramach pracy dziennikarskiej. Ja tam nie poszłam szukać sponsora, ja tam poszłam pokazać, że ten oto człowiek zajmuje się takim oto procederem. I słuchajcie, więc tak, była to praca dziennikarska, a jak ja się stałam dziennikarką? I ta historia w gruncie rzeczy jest historią o małym mieście, o szansach, które daje małe miasto i o szansach, które wydaje się, że zabiera małe miasto. Więc musicie wiedzieć, że ja pochodzę z Chojnic. To jest miasto około 40 tysięcy mieszkańców, w których gdy miałam 19 lat, związałam się, i ja sama nie wierzę w to, że ja to mówię, z facetem, który postawił sobie pomnik i skłócił się z całym miastem. Jakby to miasto, Chojnice były na tyle małe, że ten związek doprowadził do tego, że nauczycielki z liceum przestały mi odpowiadać dzień dobry. Moich rodziców, to też musicie wiedzieć, nigdy nie było stać na to, bym mogła wyjechać do dużego miasta na studia. To było oczywiste, że po liceum kończy się moja przygoda z edukacją. Ja nie miałam za bardzo pomysłu. I w dniu, w którym mój tata zaproponował, że nadeszła pora, bym nareszcie zaczęła dokładać się do budżetu domowego, i przejrzała ogłoszenia o pracę, w której była tylko propozycja pracy w Biedronce na kasie. Tu muszę się cofnąć do historii o moim dziadku. Mój dziadek był wielkim miłośnikiem tygodnika Nie. I gdy po latach wzięłam ten tygodnik Nie i zobaczyłam, co to jest za chłam, pomyślałam sobie, że ten człowiek się przewraca w grobie. Usiadłam i napisałam list, który zaczynał się od słów Urban, słuchaj się młodszych, czyli co 20-latka zmieniłaby w tygodniku Nie. W tym liście wypunktowałam błędy, które moim zdaniem tygodnik Nie popełnia. Wysłałam go, wiecie, po latach pracując w redakcji wiem, że wszyscy uważają, że do redakcji piszą świry, gospodynie domowe, no i generalnie ludzie, którzy mają za dużo czasu. Nie oczekiwałam żadnej odpowiedzi, dlatego tak się zdziwiłam, gdy dzień później dostałam telefon. Dzień dobry, sekretariat Jerzego Urbana, łączę z szefem. I wyobraźcie sobie teraz tę scenerię, o której mówiłam. Byłam w kompletnej dupie, bez pomysłu na jakąkolwiek aktywność zawodową, bez szans na edukację w mieście, które proponowało mi plucie w twarz. Jerzy Urban po drugiej stronie słuchawki powiedział mi, że ten mój list skopiował, przekazał wszystkim dziennikarzom, zamierzają dyskutować na temat moich uwag, a ponieważ jego zdaniem były one na tyle trafne, to chciał zapytać, czy przyjechałabym do Warszawy pogadać z nim. Potem chwilę później zadzwonił i zaproponował, że wyśle mi pieniądze, bym zdołała dojechać do tej Warszawy. Znaczy, to spotkanie zmieniło wszystko. Ja ze spotkania z Jerzym Urbanem, słuchajcie, wyszłam z legitymacją prasową, umową o pracę. Urban dołożył mi się do mieszkania wówczas w Gdańsku, bo taki był początkowo pomysł, że moim redaktorem prowadzącym był redaktor z Gdańska. I powiedział, pisz dziewczyno. Jego zdaniem ten
list był na tyle sprawnie napisany, że warto dać mi szansę. I słuchajcie, ja oczywiście znam historię Polski i wiem, jak wiele osób nienawidzi Jerzego Urbana. Ale jeżeli kiedyś trzeba będzie wspominać to, jak wyrywał małym dzieciom paznokcie w komunizmie, to liczę, że historia odwrócenia karty mojego losu będzie w minimalnym stopniu równoważyła albo przynajmniej dodawała ciepła tej oto postaci. I tak zaczęła się moja już dziś 15-letnia praca w dziennikarstwie. Bo o pracy dziennikarskiej to jest inna historia, dobra? Innym razem wam to opowiem. Dzisiejsza historia jest o tym, że gdy jesteście, słuchajcie, w małym, pochodzicie z małego miasta, albo gdy uważacie, że jesteście po prostu w kompletnej dupie i skazani na nic, to wysłuchajcie sobie tej historii, bo ja też tak kiedyś myślałam. Ja też byłam przekonana, że mnie nic nie czeka i że wszystko jest dramatem. Gdy spotykam się z dzieciakami, które chodzą do liceum, mówię wam, słuchajcie, studia nie są obowiązkiem. To nie jest jedyny kierunek rozwoju. Wszystko może się ułożyć super albo jeszcze lepiej. Na studia możecie pójść za chwilę. Wykluczenie ekonomiczne, to, że nie każdy z nas wylosował z tego samego worka dobrobytu, jest ogromne w Polsce. Ale ci ludzie, którzy właśnie gorzej wylosowali, uwierzcie mi, że ta karta może się odwrócić i jeszcze wszystko jest przed wami. Ja się słabo nadaję do gadek motywacyjnych, ale zobaczcie. Nie wiem, czy mogę powiedzieć, że mi się udało, ale przynajmniej starałam się tej szansy nie zrujnować. Do zobaczenia potem. I jeszcze jedno, kochani. Słuchajcie, nie miałam pewności, czy chcecie, bym na mój kanał wrzucała takie historie. Proszę, napiszcie mi w komentarzach, czy was interesuje w ogóle to cokolwiek z mojego życia. Czy chcecie tylko komentarze i rozmowy z gośćmi, dobra? Bo może was to po prostu nudzi. Pamiętajcie, Malina Błańska, subskrybujcie.